Witam serdecznie, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, blisko 40 dzień już wojny na Ukrainie, ale parę dni temu miało bardzo ważne wydarzenie. Oddanie Rosji Ukrainy Maryi przez Ojca Świętego Franciszka. Jak ten moment przeżywany był tutaj na Ukrainie w archidiecezji lwowskiej? Ojciec Święty Franciszek od samego początku wojny modlił się za Ukrainę, nawoływał cały Kościół powszechny do tej modlitwy, a w sposób szczególny przez ten akt zawierzenia. To była nasza prośba, naszych biskupów rzymskokatolickich do Ojca Świętego, aby ten akt uczynić, bo to była jeszcze jedna nadzieja na zwycięstwo, na ustanie tej tragicznej wojny. I tutaj jesteśmy wdzięczni całemu Kościołowi na świecie, a także korzystając z okazji pragnę wyrazić moją wdzięczność Kościołowi w Polsce za te modlitwy, które są zanoszone każdego dnia, a także za tę pomoc humanitarną, za tę solidarność, bo dzięki tej pomocy możemy wspierać nie tylko tu uchodźców, którzy znajdują się na terenie całej archidiecezji lwowskiej, ale przede wszystkim posyłać tę żywność ze Lwowa do tych miejsc, gdzie tej pomocy najbardziej potrzebują. Charków, Zaporoże, Odessa, Kijów i do innych miast. Dzięki niektórym korytarzom ta pomoc może właśnie tam docierać. I tutaj dzięki właśnie zaangażowaniu naszych biskupów, kapłanów, rycerzy Kolumba, ta pomoc właśnie jest tam dostarczana. Księże arcybiskupie, ta pomoc płynie z całej Europy, cały Kościół w Polsce jest zaangażowany, ale również blisko 30 tirów popłynęło z archidiecezji wrocławskiej. Odpowiedź na apel księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, ciężka praca Caritasu archidiecezji. Czy ta pomoc, która dziś płynie tutaj, jest wystarczająca dla Ukrainy? Jakie są też oczekiwania tej pomocy ze strony Ukraińców, ze strony Kościoła ukraińskiego? Z archidiecezją wrocławską jesteśmy związani historią od dłuższego czasu i tutaj także z obecnym księdzem arcybiskupem Józefem jest nie tylko ta pomoc i ta życzliwość w tym okresie wojny, ale podczas mego tutaj, mojej posługi, ksiądz arcybiskup jest zawsze życzliwy, wspiera nas nie tylko właśnie duchowo, ale także i materialnie, a zwłaszcza w tym ostatnim czasie ta pomoc jest bardzo widoczna, bo przychodzą właśnie produkty, tiry, przychodzą palety często podpisane. Archidiecezja wrocławska do archidiecezji lwowskiej czy na pomoc do Ukrainy. I tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni całemu duchowieństwu i wszystkim wiernym archidiecezji wrocławskiej za tę solidarność i za tę pomoc. Ona jest potrzebna, ponieważ tutaj tej pomocy ci ludzie na Ukrainie bardzo potrzebują. Księdze arcybiskupie, jest ksiądz arcybiskup częstym gościem w archidiecezji wrocławskiej, w wielu parafiach był i instalował relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Z jakim apelem dziś w tym momencie chciałby się zwrócić do wiernych archidiecezji wrocławskiej? Dla wielu przecież diecezja lwowska jest bardzo bliska sercu. 80 lat temu, prawie 80 lat temu, wielu mieszkańców, wielu wiernych archidiecezji wrocławskiej przeżywało to samo, co dzisiaj przeżywają Ukraińcy ze wschodniej Ukrainy. I oni bardzo wiedzą, jak bardzo ważny jest taki gest solidarności, podanie ręki, otwarcie drzwi i serc swoich domów i swojego kraju. I dlatego proszę, aby nie zrażając się na zaszłości historyczne, otwierali właśnie serca dla tych uchodźców. A święty Jan Paweł II zawsze mówił nam, że te dwa zwaśnione narody muszą się pojednać, muszą sobie nawzajem przebaczyć, nie zapominając oczywiście o tej wielkiej tragedii, którą spotkał naród polski. I święty Jan Paweł II powiedział nam, żebyśmy nigdy nie tracili nadziei, bo z Chrystusem zawsze odniesiemy zwycięstwo. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże.